jesteśmy na morderczej wyprawie. Tu jesteśmy z Łukaszem. Jak to było? Nic się nie dzieje. Siedzimy. Odwrotnie siedzimy, nic się nie dzieje. Zdychamy. Teraz YouTube nam wytnie reklamy, bo zakazane słowo zostało użyte. To jest ta wolność słowa. Ta w Europie i na świecie. Ja oczywiście z armatą. Nie wiem po co wziąłem, bo na 1,50 ISO jest 10 tysięcy. Ćwiczysz. Tak, z obciążeniem. Właśnie tak. No, wziąłem, żeby mieć ciężej, co by lepiej ćwiczyć. Mało mogę przejść, ale obładowany jak osioł. Ale to wszystko mi się zgadzało. Także mamy ten ptasi patrol bez perspektywy na ptaki. O. Tak, nie ma ptaków, nie ma nic. Tak. Mój wózek tak koleboce, że z kilometra ptaków nie ma. Bunkrów nie ma i nie jest zajebiście. Nie, morza też nie ma. Także, byliśmy dzisiaj na plaży, puszczali latawce i wiadomo, że jak robisz event, gdzie puszczasz latawce, to co? Co? No co? Kurwa, wiatru nie ma. Wiatru nie ma, panie, normalnie. A wczoraj, kiedy był koncert, to był i wiatr, i deszcz. Tak, tu na okrągło tak wieje, że wiecie, że normalnie wszystko wam wywieje. Ale jak puszczać latawce, to... Cisza. Czyli nie można pomagać. To było się dowiedziałem. Wiesz co? Ja myślę, żeby zrobić event parasoli, to wtedy nie będzie padać. A możemy taki tydzień nie robić? No, możemy wpaść w plan. Taki robić ten, akcja parasol. Dobra, może nie codziennie, ale tak... Jak mamy wolne? Tak, 8 razy w tygodniu. No, tak 8 razy w tygodniu. Dobra, trzymajcie się, do zobaczyska. 23 godziny na dobę. Tak właśnie. W kraju, w którym ciągle wieje, gdy organizujesz loty, pokazy latawców, to czego się możesz spodziewać? Że tego jednego dnia w roku nie będzie miało. Nie ma to jak życie.